Szczęść Boże, moi drodzy, witajcie. Ta konferencja będzie poświęcona temu, co już w wielu wspólnotach było omówione i temu, co już było omówione też na zjazdach tych dla młodszych osób, reformie, którą od roku razem z księżmi i z Radą Ruchu Sercańskiej Młodzieży szykowaliśmy dla naszych wspólnot. Natomiast mam taką świadomość, że wiele osób na tych spotkaniach mogło nie być, czy nie było na zjazdach, ewentualnie, że są też osoby, które by chciały jeszcze raz usłyszeć, przypomnieć sobie główne założenia tej reformy. I właśnie dlatego nagrywam tę konferencję. Specjalnie dla Was, po to, żebyście wiedzieli, co i jak ma działać. I o tym będzie ta cała prezentacja, ten cały wykład, który przed nami. No, na pewno, patrząc na ostatnie 2 lata pandemii, i to, że wiele wspólnot przeżyło jakieś tam zawahanie czy kryzys, cały czas widzieliśmy, że jest potrzeba jakiejś zmiany, żeby w momencie, kiedy pandemia pozwoli nam już w miarę normalnie funkcjonować, żeby spróbować znaleźć jakiś nowy impet, nowy impuls do działalności w ruchu. Bo no właśnie, z powodów tych 2-letnich zawirowań, to widzimy, że bardzo wiele rzeczy, różnego rodzaju rzeczy, elementów się powykruszało. No i właśnie skąd pomysł na reformę, skąd pomysł na to, żeby niektóre rzeczy zaczęły na nowo funkcjonować? Otóż po pierwsze, tak próbując identyfikować, jakie potrzeby mają nasze wspólnoty, no to zobaczyliśmy, że jest potrzeba tego, aby znaleźć jakiś taki sposób na to, żeby każdy, kto we wspólnocie jest, mógł się zaangażować, żeby mógł w jakiś sposób rozwijać siebie i widzieć swój progres. Nie? Bo gdzieś wiele rzeczy się przez brak spotkań, przez brak różnego rodzaju możliwości zaangażowania się, coś takiego się stało, że wiele osób wkradł się pewien marazm. No i właśnie, że są na spotkaniach i super, że są, ale no właśnie, że nie dają nic z siebie, że poza obecnością nie ma nic więcej. Właśnie i to jest to pierwsze, znaleźć sposób, aby każdy mógł się zaangażować. Dalej zobaczyliśmy, że dla wielu osób stało się tak, że sam ruch stał się czymś rozmytym. W tym sensie, że jak próbowaliśmy pytać, czym dla nich jest bycie w Ruchu Sercańskiej Młodzieży, no to właśnie pojawiało się takie pewne zawahanie i pewne pytanie, pewna konsternacja i znak zapytania w oczach. No i mówili, że przychodzę na spotkania. Ale co poza tym? No i właśnie, że gdzieś w głowach brakuje, czy zabrakło tego konkretu, co znaczy bycie w RSM-ie. I to jest właśnie taka druga potrzeba, żeby było to konkretne, nie? Bo jak się jest w liturgicznej służbie ołtarza, to jest konkret, że przychodzę na zbiórki po to, żeby uczyć się służenia do mszy, żeby poznawać różne rzeczy związane z liturgią. Kiedy jest się w scholce, no to jest konkret, no bo się przychodzi po to, żeby się uczyć śpiewania na mszy świętej, oddawania chwały Panu Bogu. Nie wiem, jak się jest harcerzem, no to się uczy węzłów różnych, uczy się znaków patrolowych, poznawania mapy i tak dalej. Chodzi się na karate, to właśnie jest konkret, są to pewne ćwiczenia. No i właśnie naszą ideą było to, żeby ten konkret wrócił do RSM-u, żeby bycie we wspólnocie też wiązało się z czymś bardzo konkretnym, takim wymiernym, a nie tylko mówieniem, że chcę być blisko Pana Boga. I wreszcie trzecia potrzeba, jaką dostrzegamy już w sumie od dawna, nie tylko w momencie, kiedy jest pandemia, ale to już dużo wcześniej zaczęło funkcjonować, nie zaczęło tak wybrzmiewać mocno, to jest taka potrzeba, żeby młodzi formowali młodych. W tym sensie, żeby młodzież też miała odpowiedzialność za to, co się dzieje we wspólnocie, a nie żeby wspólnoty działały tylko na zasadzie, że jak ksiądz przygotuje, to super, a jak ksiądz nie przygotuje, to nic się nie będzie odbywało. Bo niestety, to z przykrością tak stwierdzam, że w wielu wypadkach tak się okazywało, że jeśli ksiądz nie zaproponował, ksiądz nie miał inicjatywy z różnego rodzaju powodu, bo czasami bo mu się nie chciało, bo czasami bo miał trudniejsze dni, a czasami bo miał po prostu tyle zajęć związanych chociażby z duszpasterstwem dzieci, z katechezą w szkole czy z innymi obowiązkami na parafii,
że nie miał głowy do tego, żeby coś jeszcze zaproponować młodzieży. No i właśnie, i się okazuje, że w takich sytuacjach nic się nie działo. Ani absolutnie nie o to chodzi we wspólnocie młodzieżowej, że ma to się opierać na księdzu. Właśnie nie. My mamy ruch sercańskiej młodzieży, a nie ruch sercańskich księży. To młodzież tworzy wspólnotę. No i właśnie stąd ten pomysł całej reformy ruchu. Z powodu tych trzech zidentyfikowanych przez nas potrzeb. I może niektórzy z Was już wiedzą, może niektórzy jeszcze nie, że nasza wspólnota ma swój statut, czyli taki dokument stanowiący trzon, opisujący tego, czym jest ruch sercańskiej młodzieży. Obecnie, jak nasza nowa strona internetowa, ona się przechodzi przebudowę. Na starej stronie internetowej tego statutu nie ma, na nowej stronie już statut będzie i każdy będzie mógł, miał do niego swobodny wgląd. No i właśnie jest czwarty punkt tego statutu. Celem ruchu sercańskiej młodzieży jest pogłębianie i pielęgnowanie u ludzi młodych osobistej relacji z Chrystusem w duchu przekazanym przez ojca Leona Jana Deona oraz uczenie, jak swoją wiarę przeżywać w życiu codziennym, by w ten sposób budować Królestwo Boże. Cel ten wyraża motto ku cywilizacji miłości. I tutaj jest w tym punkcie, który wyraża cel naszego duszpasterstwa, jest kilka rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę i które chcę uwypuklić. Nie? Że celem RSM-u jest pogłębianie i pielęgnowanie osobistej relacji z Chrystusem. I to, można powiedzieć, jest klucz tego, po co w ogóle są nasze wspólnoty. W tym sensie, że naszym celem jako duszpasterstwa nie jest tworzenie fantastycznych miejsc, w których młodzież może przebywać. Chociaż super, jeśli tak jest. Naszym celem nie jest tworzenie przestrzeni, gdzie młodzi mogą rozwijać swoje przyjaźnie. Chociaż super, jeśli tak jest. Naszym celem nie jest organizowanie czasu wolnego młodym ludziom i sprawiania, że ten czas będzie atrakcyjnie spędzany, chociaż super, jeśli takie rzeczy będą się we wspólnocie działy. Nie chodzi o to, że ja neguję przyjaźnie, relacje, że ja neguję dobrze spędzony czas, tylko nie to jest naszym głównym celem. Celem jest pogłębianie i pielęgnowanie relacji z Panem Jezusem. I to jest mega istotne, ponieważ okazuje się, no właśnie, że przez pandemię, a nawet jeszcze wcześniej przed pandemią, że coś tutaj mocno zaczęło szwankować. Były osoby, które w ruchu na przykład były przez lata, przez 2, 3, 4 czy 5, a się okazuje, że przez na przykład właśnie, że te 2, 3, 4 czy 5 lat nie przystępowały w ogóle do sakramentów. Robiły wszystko to, co należało do RSM-u, angażowały się w różnego rodzaju akcje podejmowane przez wspólnoty, były na każdym spotkaniu, jeździły na zjazdy, na czuwania, na SDM, ale nie były przy sakramentach. Nie? I to jest tak naprawdę jakiś poważny błąd, na który w tym momencie chcę zwrócić uwagę, że nie o to chodzi, żeby przychodzić na wspólnotę, a z Panem Bogiem nie mieć nic wspólnego. Jeśli właśnie ktoś ma taką intencję, że przychodzę, bo są fajni ludzie, ale Pan Bóg mnie w tym nie interesuje, to może zabrzmi to trudno, jakoś brutalnie, ale to znaczy, że jeśli kogoś we wspólnocie Pan Bóg nie interesuje, to znaczy, że to nie jest miejsce dla niego. Najzwyczajniej w świecie, niech nie traci swojego czasu. Nie, bo celem jest pogłębianie relacji z Panem Jezusem. I teraz druga część, w duchu przekazanym przez ojca Leona Jana Deona. I to jest rzecz charakterystyczna dla ruchu sercańskiej młodzieży, że my do Pana Boga chcemy się przybliżać, idąc po śladach założyciela księży sercanów. I punkt piąty, właśnie o tej cesze charakterystycznej duchowości ojca Deona mówi w następujących słowach, że to są trzy takie elementy, które my jako sercanie chcemy Wam, jako młodym ludziom zaproponować, z tej duchowości, bo cała jego duchowość to jest coś więcej niż tylko te trzy elementy. Słowo wynagrodzenie charakterystyczne dla ojca Deona obejmuje więcej niż te trzy elementy. Natomiast
To, jak ojciec Deon rozumiał wynagrodzenie, właśnie w tym szerszym kontekście, jest związane chociażby ze sprawowaniem mszy świętej, czyli coś, do czego wy nie możecie być zaproszeni, bo nie jesteście księżni. I dlatego właśnie z tego, co ojciec Deon rozumiał jako wynagrodzenie, wyodrębniliśmy te trzy podpunkty, które teraz widać na slajdzie. Pierwsze to jest łączność z miłością Chrystusa ku Ojcu, czyli mówiąc inaczej, dużo prostszym językiem, że chcę kochać Boga tak, jak kochał Go Jezus. I to jest związane ze stanem łaski uświęcającej, z poszukiwaniem woli Bożej w swoim życiu, z tym, że chcę, mam nadzieję, że Wy też będziecie chcieli żyć bez grzechu, pracować nad sobą, żeby tych grzechów było coraz mniej. Dalej, drugi element to jest naśladowanie sposobu miłości Jezusa ku ludziom, czyli chcę kochać drugiego człowieka, tak jak kochał Jezus. Pierwszy to było chcę kochać Boga, tak jak kochał Jezus, a teraz chcę kochać człowieka, mojego bliźniego, tak jak kochał Jezus. I to, co w tym, na co zwraca tutaj uwagę ojciec Deon, że takim rysem charakterystycznym tej miłości Jezusa ku ludziom jest nadmiar. Może kojarzycie takie fragmenty z Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że jeśli ktoś żąda od ciebie, byś szedł 1000 kroków, idź 2000. Jeśli ktoś prosi ciebie o płaszcz, nie broń mu i szaty. Czyli to takie więcej, ponadto. Daje więcej z siebie niż muszę. Daje z serca. I to właśnie, że ten nasz krzyż sercański, ten zwycięstym sercem, herb naszego ruchu, ten znak rozpoznawczy, to jest właśnie ten element, że w krzyż muszę włożyć swoje serce, dopiero wtedy on nabiera sensu, dopiero wtedy on jest cały. I właśnie to jest to, dawanie więcej. Rozumiane jako wolontariat, rozumiane jako zaangażowanie, rozumiane jako pomoc drugiemu człowiekowi. I wreszcie trzeci element charakterystyczny dla ojca Deona, to jest duch pokuty za grzechy innych, czyli różnego rodzaju wyrzeczenia, posty, krucjata wyzwolenia człowieka. Czyli i teraz, żeby to też to dobrze rozumieć. Nie chodzi o to, żeby się teraz, nie wiem, czegoś wyrzekać dla takiej, chociażby wziąć sobie post, bo chcę schudnąć, czy wziąć postanowienie abstynencji, nie wiem, bo uważam, że alkohol jest zły. Nie. Tu absolutnie nie chodzi ani o żadne diety, ani nie chodzi również o deprecjonowanie, uniżanie wartości alkoholu, bo sam alkohol nie jest zły, on jest dobry. Właśnie ideą tego ducha pokuty za grzechy innych to jest to, że ja świadomie rezygnuję z czegoś, co jest dobre, chociażby, nie wiem, ze słodyczy czy z alkoholu, na rzecz tego, żeby Pan Bóg jakiemuś człowiekowi dał łaskę. I właśnie to bardzo dobrze widać w krucjacie wyzwolenia człowieka. Czyli dobrowolnie podjętej abstynencji w intencji tego, żeby jakiś człowiek, który ma problem z alkoholem, przestał pić. I ja wam powiem szczerze, zawsze i wszędzie to mówię, że do krucjaty będę zachęcał. Ja jestem abstynentem od gdzieś będzie już 15 lat. Od 5 lat jestem w krucjacie wyzwolenia człowieka. Zdecydowałem się na taki krok, właśnie rezygnując z alkoholu, na rzecz tego, żeby Pan Bóg dał łaskę wyjścia z alkoholizmu mojemu znajomemu. No i się okazuje, że ten człowiek wyszedł z alkoholu. Zrezygnował z niego całkowicie, jest pod terapii. W tym momencie już jest z nim w miarę okej, okay, znaczy w tym sensie, że ta terapia się nie zakończyła i ona ciągle trwa. Natomiast sam fakt, że on skończył pić i zaczął zdrowieć, stanął na nogi, przyznał się do swojej choroby, to jest właśnie to. Owoc, wierzę w to mocno, że jest to owoc mojej krucjaty. I teraz tak. Te trzy elementy charakterystyczne dla duchowości ojca Deona, czyli dla wynagrodzenia, staraliśmy się dobrać do nich różnego rodzaju, nazwaliśmy to challenge, czy również nie wiem, jakieś zadania, bo właśnie chodzi o to, żeby nie tylko mówić o pięknych ideałach, że nam chodzi o to, żeby dawać więcej, czy żeby pokutować za grzechy innych, albo rozwijać swoją relację z Bogiem, tylko żeby to był pewien konkret. I na tym slajdzie teraz tutaj
macie różnego rodzaju przykładowe challenge czy zadania podzielone na trzy grupy. Nie? Ten pierwszy, ten podpunkt A. Kochanie drugiego, kochanie Pana Boga na wzór Jezusa, czy też zatytułowane to jest tutaj relacja z Jezusem. I taki challenge, że wybieram jeden dzień w tygodniu, w którym przychodzę na mszę świętą. Poza niedzielą, żeby jeszcze raz w tygodniu być. Przynajmniej raz w tygodniu. Albo odmawiam codziennie koronkę do serca Jezusowego, czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, czy litanie do Najświętszego Serca. Robienie medytacji Słowa Bożego, czytanie, codzienna lektura Biblii, adoracja pół godziny raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu po 15 minut. Nie? To są takie przykładowe rzeczy rozwijające moją relację z Bogiem. Drugi, ten punkt, dawanie więcej, zaangażowanie w pogotowie modlitewne. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, to pogotowie modlitewne to jest grupa, taka grupa RSM-owa, międzyparafialna, która młodzi ludzie, którzy zdecydowali się być omadlaczami. W tym sensie, że jeśli ktoś ma jakiś problem, jakąś trudną sytuację i potrzebuje modlitwy, to może napisać do tego pogotowia modlitewnego pogotowie@sercanskie.pl i tam wyjaśnić im sprawę, poprosić o modlitwę i ci ludzie z wielką chęcią, z wielką radością będą się modlili. Dalej, zaangażowanie w jednorożce, czyli w naszą grupę zajmującą się mediami społecznościowymi, Facebookiem, Instagramem, stroną internetową i YouTube'em. I coś, czego w tym momencie poszukujemy w tej grupie, to jest to, żeby na każdej parafii mieć jedną taką osobę kontaktową, która by na przykład raz w miesiącu napisała, co się u nich we wspólnocie działo, przesłała parę zdjęć i my wtedy to na tego głównego Facebooka naszego ruchu wrzucimy, na tego związanego z sercańskimi dniami młodych. Żeby po prostu też, żeby wszyscy mieli okazję się dowiedzieć, zobaczyć, co się dzieje w innych wspólnotach. Dalej, no, prowadzenie parafialnego Facebooka czy strony RSM-u, to już tak lokalnie i to jest w ogóle moja wielka radość, że się okazuje, że teraz po wakacjach te Facebooki czy Instagramy poszczególnych wspólnot zaczynają kwitnąć. Pojawiło się bardzo wiele i super sprawa. Bo to jest jedna z tych rzeczy, o które chodzi. Dalej, zaangażowanie w drużynę słowa. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to drużyna słowa to jest znów grupa ludzi ze wszystkich naszych parafii, którzy tworzą krótkie, takie minutowe czy półtora minutowe komentarze biblijne na niedzielę i te komentarze są zawsze umieszczane w sobotę wieczorem. Można to spokojnie traktować jako taki element przygotowania się do mszy świętej. I w ogóle ja to uważam za fantastyczną rzecz, że coś takiego się udało stworzyć, że młodzi, bo to jest też bardzo ważne, że tam w tej grupie jest głównie młodzież. Są księża, jest ich trzech księży, ale w ogromnym stopniu są to młodzi komentujący Pismo Święte, bo Pan Bóg przez Biblię może mówić do każdego. No i dalej, animatorstwo przy bierzmowaniu, czynne uczestnictwo w schole, zespole, LSO, pomaganie innym w lekcjach, sprzątanie kościoła czy salki, pójście raz w tygodniu do domu dziecka czy duchowa adopcja dziecka poczętego. Takie różnego rodzaju rzeczy, które polegają, że ja nie tylko, że jestem obecny we wspólnocie, ale że ja świadomie decyduję się dać z siebie więcej niż muszę. No i wreszcie ten element pokuty za grzechy innych, to półroczna czy roczna abstynencja, chociaż to przede wszystkim dotyczy pełnoletnich, bo tutaj, no i tak, w większości, znaczy niepełnoletni, mam nadzieję, że wy nie pijecie. Może być post o chlebie i wodzie raz w tygodniu, czy post internetowy, telefonowy, indywidualne wyznaczanie sobie różnego rodzaju ograniczeń. I to jest w ogóle też fenomenalne w Karlu Akutisie, kiedy omawiam ten punkt, to też zawsze to mówię, bo Carlo to jest pod tym względem dla mnie fenomenalny chłopak, patron naszego ruchu, bo on uwielbiał grać w gry komputerowe, zresztą był geniuszem komputerowym, geniuszem informatycznym. No i jedną z jego pasji związaną z komputerem były gry i on bardzo świadomie sam nałożył na siebie to ograniczenie, że grał tylko jedną godzinę i uwaga, nie godzinę dziennie, ale jedną godzinę w tygodniu.
Po prostu chodziło mu o to, żeby komputer i gry komputerowe nie przesłoniły mu innych ważniejszych rzeczy. I na tym polega to, nie? A my dodajemy jeszcze ten dodatkowy element, że rezygnuje z czegoś dobrego na rzecz tego, żeby Pan Bóg komuś dał łaskę. Rezygnuje z grania w gry, bo sam może mam z tym problem, ale również po to, żeby na przykład mój przyjaciel, który ma poważny problem z graniem, żeby Pan Bóg jemu taką łaskę dał, żeby on z tego wyszedł. Nie? Kluczowe jest to właśnie, żeby każdy, kto jest we wspólnocie, takie zadanie sobie wziął, przynajmniej jedno. Nie, że przynajmniej jedno z każdej z tych trzech kolumn, ale żeby to było przynajmniej jedno takie zadanie, taki challenge. I właśnie ważne jest to, żeby nie traktować tego jako jakieś uciemiężenie, jako jakąś, nie wiem, zło konieczne, czy przykrość, którą my jako księża chcemy wam zrobić, broń Boże, tylko właśnie chodzi o ten rozwój. Nie, bo idziecie na angielski, bierzecie jako repetycję, chcecie widzieć konkretne wyniki, konkretne rezultaty, że podskoczą wam oceny. Ktoś chodzi na treningi w piłkę nożną i chce widzieć u siebie progres w tym, jak gra. I to jest właśnie to, na czym nam zależy. Żebyście teraz, biorąc na siebie tego typu trening duchowy, mówiąc w cudzysłowie, żebyście też mogli zobaczyć u siebie taki progres, że tak, że widzę, że moja relacja z Panem Jezusem się rozwija, że mam problem z lenistwem, o to daję z siebie więcej i widzę, że jest mi dużo łatwiej być pracowitym. Nie? Żeby widzieć progres. No i jedno takie zadanie bierze się na siebie na 3 miesiące, przynajmniej na 3 miesiące. No i po tych 3 miesiącach jest weryfikacja, czy jest progres, czy jest to coś, co mnie rozwija, czy może jednak po 3 miesiącach powinienem zmienić. Nie? I właśnie ważne jest też to, żeby tego zadania nie brać takiego na odwalsie. W tym sensie, że jeśli ktoś jest w liturgicznej służbie ołtarza, a tutaj było, że czynne uczestnictwo w scholi, zespole czy LSO, no to sobie to wezmę i mam odfajkowane, nie? Broń Boże. Jeśli jestem w LSO, czy w scholi śpiewam, to teraz już tego nie biorę, bo ja i tak to robię. Bo skoro to ma być taki pewien challenge, który mnie rozwinie, to musi być taka rzecz dodatkowa. Nie? Ja jako ksiądz codziennie odmawiam jutrzni i nieszpory, więc nie ma sensu, żebym sobie brał codzienne odmawianie jutrzni i nieszporów, bo ja to i tak robię. Albo żebym codziennie uczestniczył we mszy świętej, bo i tak codziennie na mszy jestem. Nie, mam nadzieję, że wy łapiecie, o co chodzi. Że jeśli to ma być trening, jeśli to ma mnie rozwijać, to musi być nie to, co ja do tej pory robię, ale coś więcej. Nie? I kolejna rzecz, że każdy dobrze jest, żeby wybrał sobie swojego anioła stróża, czyli kogoś, kto się będzie nim w trakcie tych 3 miesięcy opiekował. I teraz ważne jest, żeby takim aniołem stróżem był ktoś starszy. Żeby to nie był równolatek. Szczególnie to jest potrzebne tym z was, którzy są w szkole podstawowej czy tam w liceum, bo jeśli jest ktoś starszy, no to wtedy to jest taka naturalna, coś, co w sposób naturalny pomaga, żeby był ktoś, kto mnie będzie dopingował, stawał mi wymagania, a nie, że będzie to ktoś, kto no, przestałem robić swój challenge, a on ktoś mnie poklepie po plecach i powie: spoko, i tak jesteś fajny. To nie o to chodzi. Nie? Dlatego właśnie dobrze, żeby to był ktoś starszy. Ideałem wspólnoty jest to, żeby dla takich normalnych członków tym byli animatorzy, natomiast żeby dla animatorów był to ksiądz. Natomiast ja wiem, że w wielu wspólnotach jest ten problem, że jeszcze się grupa animatorów nie wytworzyła, dlatego po prostu chodzi o to, żeby to był ktoś starszy. No i rolą takiego anioła stróża jest to, żeby motywować, żeby pomagać, żeby wspierać, nie? Że jeśli powiedzmy ktoś sobie wziął za zadaniem codzienną modlitwę, chociażby koronką do Bożego Miłosierdzia, no i mu to nie idzie z jakiegoś powodu, no to wtedy właśnie, żeby taki anioł stróż podpowiedział, co zrobić, żeby to pyknęło i żeby faktycznie rozwój następował. No i jedną z ważnych rzeczy dla takiego anioła jest to, że co miesiąc ma się odbyć rozmowa, taka krótka, gdzieś powiedzmy 10-minutowa.
No i w tej rozmowie chodzi o to, żeby pogadać o tym, jak idzie wypełnianie tego zadania. Czy jest to coś, co faktycznie rozwija, czy może jest to coś, co wziąłem na siebie, a jest niewykonalne. Natomiast, żeby ta rozmowa z aniołem stróżem też nie ograniczała się tylko i wyłącznie do tego, że to jest, prawda, jak ci idzie, no idzie mi to, mój challenge, prawda, angażuję się w te rzeczy, które się zdecydowałem, robię post, czy nie wiem, czy cokolwiek innego, no i sprawa załatwiona, nie? Właśnie bardziej chodzi o to, żeby też po prostu nawiązywać relacje, pogadać o tym, jak idzie, jak ci w życiu w ogóle idzie, nie? Jak sobie radzisz, nie wiem, ze szkołą. No ale oczywiście kluczem jest to zadanie, kluczem jest to, żeby też zapytać o to, jak wygląda modlitwa, bo to znów wracamy do celu, że celem jest rozwój relacji z Panem Bogiem na drodze ukazanej przez Ojca Deona, więc na pewno tacy aniołowie stróżowie też o modlitwę będą pytali. Jeśli się okaże, że ktoś przez długi czas nie przystępuje do sakramentów, no to na pewno anioł stróż też o to zapyta, że co takiego się dzieje. Nie, bo nie chodzi nam o tworzenie wspólnoty, w której ludzie są niezainteresowani Panem Bogiem, tylko o tworzenie wspólnoty, gdzie Pan Bóg będzie w centrum, gdzie każdemu z nas o Pana Boga będzie chodziło. Oczywiście taki anioł stróż nie zapyta o grzechy, bo to już jest sprawa dla księdza, to czy dla Pana Boga i dla księdza. Natomiast na pewno, jeśli u kogoś będzie widać, że ta sfera szwankuje, to ten temat też zostanie poruszony. No i bardzo ważna rzecz, że przez 3 miesiące tego zadania się nie zmienia. Dlaczego? To jest o tyle istotne, że rozwój relacji z Panem Bogiem nie dokonuje się nawet przez ilość różnego rodzaju pobożnych rzeczy, przez różnego rodzaju aktywności, które można podejmować, przez różnorodność tych rzeczy, ale dokonuje się przez stałość, przez wytrwałość w powziętych postanowieniach. Nie, to nie urosną komuś bicepsy na siłowni, jeśli raz właśnie będzie podnosił hantle, jeśli raz będzie robił przysiady, innym razem będzie wyciskał sztangę, a innym razem jeszcze będzie robił grzbiet. Nie, to wtedy będzie można być takie ogólnorozwojowe, a nie sam biceps. Ewentualnie, jeśli ktoś się za bardzo rozproszy na siłowni, no to nic mu to nie pomoże. Właśnie wytrwałość w jednym, ona jest przyczyną progresu. Dlatego przez 3 miesiące nie zmieniamy zadania, tylko jeśli komuś nie idzie, szukamy rozwiązania, co zrobić, aby jednak to poszło. Padło to już tutaj kilkukrotnie o kwestii animatora, że jest to taka nasza bolączka w wielu wspólnotach, że no po prostu tych animatorów brakuje. Nie? I dlatego między innymi jest to, że wiele wspólnot jest oparte na księdzu. A nam w tej reformie też, jak już mówiłem na końcu, chodzi o to, żeby wspólnota była oparta na młodych, bo to jest ruch młodzieży, a nie żeby było, że jeśli jest ksiądz, to coś jest, a jeśli nie ma księdza, to nie ma nic. Nie, i no i właśnie, kurs animatora po to, by dać odpowiedzialność, po to, by dać zaangażowanie, po to, by był ktoś, kto będzie pomagał innym. To jest tak naprawdę rola animatora. Odpowiedzialność, zaangażowanie i pomoc innym. I ten kurs w tym roku on przybrał formę online'ową, na taką się zdecydowaliśmy. I w tym kursie, który będzie organizowany, chodzi przede wszystkim o wiedzę. O to, żeby zdobyć różnego rodzaju wiedzę z zakresu wiary. No bo animator to między innymi jest ktoś, kto więcej wie, a dzięki temu jest w stanie coś więcej powiedzieć tym, którym się opiekuje. I żeby była ta wiedza, to każdy, kto się zapisze na kurs, dostanie w każdym miesiącu, od teraz, od października do czerwca, dostanie do odsłuchania 4 konferencje na jakiejś platformie i 5. spotkanie, które będzie miało miejsce już na Zoomie, ono będzie raz w miesiącu, to już będzie konferencja online'owa z tego, jak prowadzić grupę o pewnych pożądanych cechach animatora, a niechcianych cechach animatora.
Nie? I po każdym miesiącu, właśnie na tym spotkaniu online-owym, będzie test. Taki normalnie w formularzach Google'owych zrobiony test z tych czterech konferencji plus tej piątej online-owej, żeby zweryfikować, czy ktoś ma tę swoją wiedzę. Natomiast właśnie, że choć sam kurs się będzie odbywał i w nim chodzi o wiedzę, to nie jest od razu tak, że ktoś zdobędzie wiedzę, zaliczy wszystkie testy, zdobędzie maksymalną liczbę punktów i będzie fantastycznym animatorem. Nie. Tak naprawdę najważniejsze jest to, jak bardzo wy się zaangażujecie na parafii i jak bardzo ci animatorzy będą wykazywali się swoją własną inicjatywą i kreatywnością w tym, w dbaniu o wspólnotę. Nie, bo to, co ja jestem w stanie dać wam w takiej formie międzyparafialnej, to jest właśnie wiedza. Ale najważniejszym jest to, jak wy potem tę wiedzę będziecie zastosowywali w życiu, czyli jak bardzo inicjatywą i kreatywnością się wykażecie w tym, żeby tę wiedzę przekazać innym. Ok. No i właśnie, po co to wszystko? Oczekiwane rezultaty. Można powiedzieć, że takim marzeniem jest to, żeby były cztery rezultaty, które przez tę reformę osiągniemy. Po pierwsze, konkret. Czyli właśnie, żeby bycie we wspólnocie wiązało się z czymś bardzo konkretnym, miarodajnym, z czymś, co można zweryfikować, że albo jestem, albo nie. Albo jestem tylko z nazwy, a właśnie nam nie chodzi o osoby, które będą tylko z nazwy, tylko o osoby zaangażowane. I właśnie dlatego dajmy wam konkret, jak możecie się zaangażować. Dalej, drugą rzeczą, którą mam nadzieję, że też uda się tutaj osiągnąć dzięki temu, jest to, żeby wytworzą się relacje. Popatrzcie, że czas pandemii to jest czas mocnego kryzysu, spotkań, relacji. Ja uczę taką jedną klasę, która była w szkole, przynajmniej według tego, co mi nauczyciele mówią, że była fantastyczną, zgraną klasą z ogromnym potencjałem. Okazuje się, że po 2 latach oni wrócili do szkoły, zaczęli się widzieć i przestali się lubić. Tak wielki był kryzys tego głodu spotkań między nimi, że te przyjaźnie, które się wytworzyły wcześniej, to się pokruszyły. Podejrzewam, że tak może być też u niejednego z was. Więc dlatego właśnie mamy nadzieję, że ta reforma związana i z animatorami, ale również i z aniołami stróżami i z tym challenge'em swoim, że to pomoże też rozwijać relacje. Po trzecie, chcemy, żebyście, droga młodzieży, zobaczyli, że możecie być odpowiedzialni, że macie prawo być odpowiedzialni i my chcemy, żebyście widzieli, że jesteście potrzebni we wspólnotach. Że to nie jest tak na takiej zasadzie, że jestem sobie dzisiaj i jest fajnie, ale jeśli mnie nie ma za tydzień, no to trudno, będą sobie musieli radzić beze mnie. Nie, że na takiej zasadzie traktowania trochę wspólnoty, nie wiem, jak jakieś kino, gdzie idę po atrakcję, a kiedy nie mam ochoty na atrakcję, to tam nie idę. Właśnie nie, że bez ciebie, bez twojej odpowiedzialności we wspólnocie, wspólnota traci. Traci jakiś ważny element, jakąś ważną część. I wreszcie ten czwarty. Chcemy, żebyście mieli wpływ. Już kilkukrotnie tutaj mówiłem w trakcie tej konferencji, że to jest ruch młodzieży, czyli tak naprawdę wy macie mieć ten ruch w swoich rękach. My prowadzimy go jako książka od tej strony duchowej, ale to nie jest tak i nie może być tak. I to by było ogromnym błędem, gdyby było tak, że wszystko na parafii ma się dziać tylko i wyłącznie pod instrukcję, pod dyktando, pod rozkaz, pod polecenie księdza. Wy macie prawo mieć wpływ na to, co się dzieje, i my wam właśnie ten wpływ chcemy dać. W ten sposób wygląda ta reforma. Życzę wam z całego serca, żebyście w nią weszli ochotnym sercem, aby po tym czasie kryzysu pandemicznego, żebyśmy nabrali wiatru w żagle i ruszyli z kopyta, żeby po prostu wspólnoty zaczęły na nowo żyć. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się.